Jak wiecie Państwo, 13 października 2019 roku odbędą się wybory do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu. Są ze mną dzisiaj pani dr Joanna Borowiak i pan senator Józef Łyczak. Bardzo serdecznie witam. Drodzy Państwo, jak wiecie, tak jak powiedziałem, w zeszłym tygodniu zostały opublikowane listy naszych kandydatów. Jako pierwsi opublikowaliśmy pełne listy kandydatów do parlamentu. I tak na czwartej pozycji jest lider z Włocławka, pani dr Joanna Borowiak, dotychczasowy poseł Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej samorządowiec. Osoba, myślę, tutaj znana we Włocławku, w okolicach, nie tylko we Włocławku, nie tylko w okolicach. Myślę, że osoba, która będzie walczyć o nasze głosy i o nasze sprawy właśnie w parlamencie. Oraz pan senator Józef Łyczak, dotychczasowy senator Prawa i Sprawiedliwości, senator obecnej kadencji, senator również kadencji 2005-2007, również przecież były samorządowiec, a więc ze wszechmiar osoby doświadczone. Ja chciałbym powiedzieć, że Państwo parlamentarzyści z naszego regionu to właśnie przykład dobrej współpracy na rzecz rozwoju tych małych ojczyzn. Tutaj możemy powiedzieć tylko kilka tychże przykładów na dzisiejszej konferencji, bo jest ich mnóstwo, dotyczącej tej wspólnej współpracy na rzecz rozwoju na naszej małej ojczyzny, jak choćby dworzec we Włocławku, czy kwestie związane z budową stopnia wodnego w Siarzewie, że nie wspomnę o bezpieczeństwie mieszkańców poprzez walkę o otwarcie nowych posterunków policji. Proszę bardzo, przekazuję głos liderce z Włocławka, pani dr Joannie Borowiak. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło pełne listy kandydatów do Sejmu i Senatu w ubiegłym tygodniu. Mamy program, który opracowaliśmy, napisaliśmy wspólnie z Polakami, słuchając głosów mieszkańców poszczególnych regionów. Ten program przedstawimy już niebawem na początku września. Pokazaliśmy także, że jesteśmy formacją wiarygodną, że dotrzymujemy słowa. Jako pierwsza z formacji pokazaliśmy, że obietnica wyborcza to jest coś, z czego w żelazny sposób rozliczamy się z Polakami. I to właśnie wiarygodnością chcemy przekonać Polaków, aby zaufali Prawu i Sprawiedliwości po raz kolejny w nadchodzących wyborach, aby po raz kolejny powierzyli nam odpowiedzialność za Polskę. Chcemy, aby dobry czas dla Polski był kontynuowany. A ja mam zaszczyt ubiegać się po raz kolejny o zaufanie mieszkańców naszego regionu w wyborach do Sejmu z pozycji czwartej. Ja przypomnę, drodzy Państwo, że lista Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu to 26 osób, 26 nazwisk. Natomiast jeżeli chodzi o Senat, to są to okręgi jednomandatowe, a więc jedynym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd senatora jest pan senator Józef Łyczak, któremu w tej chwili oddaję głos. Bardzo proszę. To bardzo dobrze, proszę Państwa, się stało, że listy opublikowaliśmy jako pierwsi. Mamy teraz tego czasu niewiele, ale najwięcej ze wszystkich na spokojne spotkanie się z mieszkańcami Włocławka, okolic, z Polakami po prostu, po to, żeby rozmawiać o tym, co mieszkańcy oczekują od nas na nadchodzące lata i o programie, który, tak jak tutaj było przez panią poseł powiedziane, za kilka dni mieszkańcom Włocławka i Polakom przedstawimy. Bardzo cieszy nas i myślę, że z podniesioną głową możemy wkraczać w tą kampanię i w nadchodzące lata. Za to, że tak jak z tyłu tutaj widzimy, ten program, który był obiecany, w zasadzie został w całości zrealizowany. Z tego Polacy się cieszą. Odczuwamy to jeżdżąc w tej chwili, jak Państwo wiecie, jest okres dożynkowy. Jeździmy na wieś, na dożynki gminne, miejsko-gminne. Spotykamy się z mieszkańcami, którzy w pełni popierają, w pełni akceptują to, co robimy i wierzę w to, że deklaracje przynajmniej takie są, że pozwolą nam dalej na realizowanie tego programu, który jest oczekiwany przez Polaków, który Polakom poprawia życie i który Polacy oczekują. Ja tak, jak i pani poseł zaznaczyła na wstępie, po raz kolejny ubiegam się
o elekcję do Senatu. Dlatego prosiłbym mieszkańców Włocławka o poparcie mojej skromnej osoby. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, proszę Państwa. Chciałbym Państwa jeszcze poinformować, że w najbliższą sobotę w naszym regionie będzie gościł pan prezes Jarosław Kaczyński oraz pan premier Mateusz Morawiecki, także myślę, że tak jak tutaj powiedzieli moi przedmówcy, spotykamy się z Polakami, rozmawiamy na temat programu, rozmawiamy na temat tego, co chcemy zaoferować na najbliższe 4 lata polskim rodzinom, polskiemu społeczeństwu.